Wiecie już, że parabola jest jedną z krzywych stożkowych, to znaczy powstaje poprzez przecięcie powierzchni stożka płaszczyzną pod odpowiednim kątem. W tym filmie zobaczymy, że parabolę można również zdefiniować inaczej i zobaczymy, dlaczego odpowiednio położona w układzie współrzędnych parabola jest rzeczywiście wykresem funkcji kwadratowej. A być może w jednym z następnych filmów zobaczymy, że te dwie definicje, to znaczy ta, którą poznamy w tym filmie i ta poprzez przecięcie stożka płaszczyzną, dają tę samą krzywą. A więc powiedzmy, że mamy prostą na płaszczyźnie i może narysujmy ją w układzie współrzędnych prostą poziomą. Tak, to jest nasza prosta. I powiedzmy, że to jest K. Czyli mamy prostą, prosta Y równe K. I powiedzmy, że mamy punkt poza tą prostą. Czyli mamy jakiś punkt, który ma współrzędne A i B. Powiedzmy, że to jest współrzędne A i B. I mamy punkt A, B, który nie należy do tej prostej, więc on nie należy do tej prostej, to znaczy, że B nie jest równe K. To jest punkt poza prostą. I powiedzmy teraz, że interesują nas wszystkie punkty, szukamy punktów, wszystkich punktów, których odległość od punktu, od tego danego punktu, punktu A, B, jest taka sama, jest równa odległości od prostej Y równe K. Więc za chwilę sformułujemy ten warunek w sposób algebraiczny, a teraz spróbujmy tutaj zobaczyć tak intuicyjnie, co dostaniemy. No, prawda, na pewno taki punkt, prawda, odległość punktu od prostej, takiej poziomej, no to jest, prawda, długość takiego odcinka, prawda, z danego punktu. Trzeba wystawić prostopadłą, czyli prostą pionową, prawda, i to jest odległość tego punktu od prostej. Czyli na pewno tutaj po środku, na tej prostej, na pewno będzie jakiś punkt, który spełnia ten warunek. Prawda? Ta odległość jest równa temu. No teraz, jeżeli troszeczkę odejdziemy w prawo, no to odległość tego punktu na prawo jest większa niż odległość tego. Wobec tego tutaj się troszeczkę musimy wznieść do góry prawdopodobnie. Powiedzmy, jakiś taki punkt może dostaniemy. No i symetrycznie będzie po drugiej stronie jakiś taki punkt. Jeżeli dalej jeszcze odejdziemy, no to jeszcze musimy, powiedzmy, tu trzy kratki, no żeby były trzy kratki, to pewnie gdzieś tu musimy wejść. No gdzieś tutaj, to może gdzieś tu. No i w ten sposób mniej więcej dostajemy tego rodzaju krzywą jakąś. No i jak się okaże, to będzie właśnie parabola. Że równanie tej krzywej będzie równaniem paraboli. Za chwilę zobaczymy, że rzeczywiście to jest równanie funkcji kwadratowej, że to jest wykres funkcji kwadratowej. Teraz tak, może trochę nazewnictwa, więc ta prosta, która się jest związana z tą parabolą, nazywa się kierownicą, czyli to jest kierownica tej paraboli. A ten punkt to jest ognisko. Dobrze. I teraz spróbujmy ten warunek sformułować przy pomocy równania. Jakie równanie muszą spełniać te punkty, które spełniają właśnie ten warunek, że odległość od danego punktu jest równa odległości od prostej. No więc może zacznijmy tak.
Więc ten bierzemy dowolny punkt, niech x, y, prawda? To będzie ten punkt, na krzyw, na paraboli. No zaraz zobaczymy, że to rzeczywiście paraboli. Czyli teraz, no jaka jest odległość tego punktu od punktu AB? No wiemy, że to jest tak, x minus A, musimy policzyć różnica współrzędnych x plus y minus b kwadrat i pierwiastek. No to jest odległość punktu o współrzędnych x, y od ogniska i ta odległość musi być równa odległości punktu x, y od kierownicy. No jaka jest różnica? To taki odcinek, czyli to jest y. No ta odległość od x w ogóle nie zależy, ponieważ to jest prosta pozioma, y równe k, czyli to jest y minus k, no ale odległość jest dodatnia, wobec tego tak naprawdę musimy tu podstawić wartość bezwzględną. Dobrze, to jest równanie tej prostej. Teraz to równanie możemy troszkę przekształcić, mianowicie ono jest równoważne, możemy je podnieść do kwadratu. No, czyli podnieśmy je do kwadratu, czyli tak. Zniknie nam wtedy po lewej stronie pierwiastek. Równa się moduł y minus k do kwadratu, ale moduł do kwadratu to jest to samo, co liczba do kwadratu. No, dla każdej liczby x, x kwadrat to jest to samo, co moduł x kwadrat. No, zawsze tak jest, wobec tego tutaj to jest y minus k do kwadratu. Dobrze, no zmierzamy do równania, prawda, jak wygląda równanie paraboli. Jakie jest równanie paraboli? No równanie paraboli jest mniej więcej takie, że y, no tutaj nie piszę, może tutaj tak, no, że jest jakieś y minus y0 równa się a razy x minus x0 do kwadratu, prawda? To jest równanie paraboli, która przechodzi przez punkt x0, y0. No a jest jakimś współczynnikiem, prawda? To jest funkcja kwadratowa, więc do tego zmierzamy z naszym równaniem tutaj. Więc no już mamy ten człon x minus coś do kwadratu, no więc spróbujmy go, nie będziemy go tutaj ruszać, czyli zostawiamy. Natomiast tu mamy y kwadrat, tak? No to może podnieśmy to do kwadratu, tak? To jest y kwadrat minus 2by plus b kwadrat i to równa się y kwadrat minus 2ky i plus k kwadrat. I co? Widzimy, że po obu stronach mamy y kwadrat, czyli to y kwadrat nam się uprości. Teraz to, no przeniosę może y na jedną stronę, tak? Czyli tutaj dodajemy 2by i odejmujemy b kwadrat od obu stron. W ten sposób nasze równanie przyjmuje postać taką. No, po lewej stronie zostaje x minus a do kwadratu, a po prawej mamy tak. 2by minus 2ky plus k kwadrat minus b kwadrat. Dobrze, i teraz przekształcę troszkę prawą stronę, więc po pierwsze widzę, że 2y mogę wyłączyć z pierwszych dwóch, czyli to jest 2y razy b minus k. I teraz mam k kwadrat minus b kwadrat. No, otóż tutaj warto sobie przypomnieć, prawda, mamy taki wzór, że a minus b, prawda, jeżeli mnożę sumę dwóch liczb przez ich różnicę, no to właśnie dostaje a kwadrat minus b kwadrat. Wobec tego to, co jest tutaj, to jest tak. No mam b minus k, więc może napiszę minus, może w ten sposób b kwadrat minus k kwadrat. Tak, i dostajemy tak x minus a do kwadratu równa się 2y razy b minus k
minus, i tu mamy b minus k razy b plus k. Teraz wyłączę 2b minus k, czyli 2. Ja zmierzam do, widzę, że już po prawej stronie dostaję coś w tym rodzaju, prawda? Y minus jakaś stała. Czyli dostaję 2, wyłączam sobie 2b minus k i zostaje mi y minus, wyłączyłem 2, czyli tu mam b plus k przez 2. I to jest x minus a do kwadratu. No dobrze, i teraz mogę dzielić przez b minus k, dlatego że wiem, prawda, że b minus k nie jest 0. Prawda? Bo ten punkt, ognisko, ten punkt, który nazywamy ogniską, leży poza tą prostą, no, którą nazywamy kierownicą. Prawda? Czyli b minus k nie jest 0. Wobec tego mogę podzielić przez 2b minus k. Obie strony tego równania. I w ten sposób dochodzimy do następującego równania. Y minus b plus k przez 2 równa się 1 przez 2. B minus K razy X minus A do kwadratu. No, czyli to jest równanie, prawda? To jest związek pomiędzy współrzędnymi punktów X, Y, które spełniają właśnie ten warunek. To są wszystkie punkty, których odległość od ustalonego punktu jest równa odległości od prostej, poziomej, na której ten punkt nie leży. Tak, no to widzimy, że to jest tego rodzaju równanie. Jeszcze może napiszę tutaj to równanie paraboli. Y minus y0 równa się a razy x minus x0 do kwadratu. No i tak, jaka jest interpretacja może, no więc widać, że porównanie tych równań pozwala nam połączyć ze sobą współczynniki b, a i k ze współczynnikami y0a, x minus x0. To może napiszmy, jaki jest związek tutaj między tymi rzeczami, mianowicie tak, y0 równa się b plus k przez 2 a równa się 1 przez 2 b minus k i x0 równa się a. Mamy ten kolor inny, x0 równa się a. No, co to jest x0, y0? Zobaczmy, ta interpretacja tutaj na tym rysunku. No, x0 to jest a y0 to jest b plus k przez 2. Punkt b plus k przez 2 to oczywiście leży tutaj, prawda? To jest y, to jest połowa, prawda? To jest połowa. Tutaj jest b plus k przez 2. I to jest y0. I to jest, a to jest x0. Czyli innymi słowy, x0, y0 to są współrzędne wierzchołka paraboli. Takiej jak tu jest. To jest narysowane współrzędne paraboli dla a większego od 0. Czyli x0, y0. To są zwierzchołek paraboli. To jest zwierzchołek paraboli. No i widać, jak te
jak ten wierzchołek i ten współczynnik przy, prawda, to jest ten współczynnik przy x kwadrat, jak one są związane z tymi współrzędnymi ogniska oraz równaniem kierownicy. Wobec tego teraz, jeżeli mamy parabolę w tej postaci, więc żeby znaleźć jej ognisko i kierownicę, no należy ten układ równań, prawda, te równania należy rozwiązać. No, trzeba to rozwiązać względem no, A, B i K. No. Jeżeli chcemy z takiego zwykłego równania paraboli, takiego jakie znamy z wykresu funkcji kwadratowej, odczytać ognisko i kierownicę tej paraboli, ale może to będzie treścią następnego filmu, aby już tego nie przedłużyć.